Diag Łyczkonys Atotu, czyli tłumacząc z irlandzkiego, cześć jak się macie. Chociaż zważywszy na okoliczności i na miejsce, w którym jestem, raczej powinienem zacząć dzisiejszego vloga od słów Ciao a tutti, come va? Jak się domyślacie, znajdujemy się właśnie we Włoszech, konkretnie w Bergamo. Skorzystałem z zaproszenia Anki i Sylwiusza, których bardzo serdecznie pozdrawiam, na to, żeby ich tutaj odwiedzić, zobaczyć jak mieszkają, ale też móc trochę poeksplorować sobie tutaj północne Włochy. To, co teraz słyszycie, to są cyklady. Mam nadzieję, że mnie w ogóle słychać, bo z tego, co widzę, to cyklady, tak jak śpiewała już Kora, cyklady na cykladach. Cyklady mają niezłe parcie na szkło i próbują je tutaj zagłuszyć, ale spokojnie, nie damy się, nagrywamy dalej. Także plan, mój obecny wyjazd będzie bardzo krótki, trzydniowy, można powiedzieć nawet 2,5-dniowy, ale konkretny. Krótko, acz treściwie, to też jest ważne. No i ważne, że Włochy, bo nie wiem, czy wam mówiłem, być może chyba jeszcze nie miałem okazji, ale ja we Włoszech czuję się tak, jakbym był w domu, nawet jeżeli jestem tak jak właśnie dzisiaj w Bergamo po raz pierwszy. No i cóż, nie przedłużając już tradycyjnie, zapraszam was na wspólną podróż. Co się zaś tyczy Bergamo, to mówią, że Bergamo to jest taka ukryta perła północy, z racji tego, że nie ma co ukrywać, większość turystów, kiedy przyjeżdża tutaj odwiedzić tą północną część, no to kieruje się bezpośrednio do Mediolanu. Ja już w Mediolanie byłem w zeszłym roku, w październiku. Cały entourage miasta jest dla mnie przereklamowany i taki bardzo mocno pod turystów. Powiedziałbym, nawet użył stwierdzenia, że Mediolan to trochę takie krupówki, włoskie krupówki. Kto chociaż raz w swoim życiu był we Włoszech, ten wie, że Włochy stoją kościołami. Ten budynek, który widzicie tuż za mną, to najcenniejszy zabytek miasteczka, w którym obecnie się znajdujemy. Jest to Bazylika Santa Maria Maggiore, która powstała w XII wieku i została wybudowana, żeby po prostu mieszkańcy mogli podziękować Bogu za to, że uchronił miasteczko Bergamo przed dżumą i klęskami żywiołowymi. Miasteczka włoskie, takie jak Bergamo, mają to do siebie, że wszystkie fajne, ciekawe atrakcje znajdują się bardzo blisko siebie. Co się za tym wiąże? Przed chwilą pokazywałem wam Bazylikę Maggiore, a to, co widzicie teraz tutaj w tle, tuż za mną, mam nadzieję, że w ogóle coś widać, bo słońce, stanęłem w cieniu, bo powiem wam, że upał po prostu tutaj jest masakryczny, ja się roztapiam. Jak wylatywałem z Irlandii dzisiaj, to w ogóle przyleciałem w bluzie, bo było jakieś plus 13-14 stopni, nawet chyba nie, a teraz jest bodajże 36, no ale dobrze, mimo że się roztapiamy jak kostka masła na patelni pożądania, to poeta tylko głowa nie ta, to skupmy się teraz właśnie na tym małym budyneczku. Ta 15-wieczna kaplica Koleonich miała na początku służyć jako zakrystia tutaj właśnie dla okolicznej bazyliki, z czasem jednak no, stała się ona po prostu prywatną kaplicą fundatora. Z czasem oczywiście po jego śmierci stała się jego osobistym mauzoleum, jego córki. Przez wiele lat myślano, że ta po prostu kaplica jest tylko i wyłącznie miejscem spoczynku jego córki, przez to, że nie można było znaleźć tego fundatora, gdzie był pochowany. Jednak podczas remontu już w latach 90. odkryto właśnie ciało fundatora, które po prostu zostało wmurowane w fasadę budynku. Ten herb, który właśnie wam teraz pokazuję, to nic innego jak właśnie tutaj herb rodowy fundatora tego całego miejsca, czyli fundatora tej kaplicy, która miała służyć za zakrystię, później służyła za jego mauzoleum. I tutaj właśnie wielu turystów błędnie myśli, że na tym herbie znajdują się łezki. Bartolini Coeloni był po prostu ponadprzeciętnie obdarzony i wbrew pozorom to nie są łzy, tylko po prostu to są jądra. Dokładnie. Fundator tego miejsca, fundator tej kaplicy miał po prostu trzy jądra i bez kozery umieścił
również te jądra na swoim herbie. Właśnie potarcie, dotknięcie tych jąder przynosi szczęście i oznacza to, że wrócimy kiedyś do Bergamo. Jako że chciałbym mieć w życiu szczęście i chciałbym wrócić na pewno tutaj do Bergamo, to właśnie będzie mój jedyny moment w życiu, kiedy dotknę po prostu jądra, oczywiście w cudzysłowie, innego mężczyzny. W ogóle jako ciekawostkę muszę wam powiedzieć, że Bergamo jest znane nie tylko jako niedoceniona perła północy, ale również, przynajmniej w dawnych czasach, znane było jako miasto stu wież. Jak się okazuje, mieszkańcy ówczesnego Bergamo wierzyli i byli święcie przekonani, że ta willa i ta posiadłość, która posiada wyższą wieżę, znaczy o tym, że dobrobyt u właścicieli prosperuje i że majątek jest właśnie taki, jaki być powinien. Zabawne, jak to wszystko wygląda na przestrzeni lat, jeżeli się tak porówna, że teraz na przykład dla kogoś innego o bogactwie świadczy na przykład to, kto jaki ma dom, jakie rzeczy posiada, jakim samochodem jeździ, a w tamtych czasach o bogactwie świadczyła chociażby wieża, jak wysoka była wieża. Więc można powiedzieć, że o tyle podryw dobrze szedł w dawnych Włoszech, o ile właściciel miał długą wieżę. Niestety, jako że jest sezon letni, to czasami tak bywa, że nawet takie zabytki są po prostu odrestaurowywane i nie możemy podejść, nie możemy zobaczyć i w pełni nacieszyć się tym, co tutaj ta fontanna ma do zaoferowania. Ale doskonale to rozumiem, no, żeby tutaj ten zabytek miał szansę jakoś przetrwać na przestrzeni lat i wieków, to czasami musi po prostu zostać odrestaurowany. Ta fontanna, którą widzicie, to nic innego, tylko taki, można powiedzieć, symbol uhonorowania Wenecjan, którzy właśnie tutaj przez 350 lat rządzili i zarządzali Bergamo. A skoro już tutaj jesteśmy, nie mogło zabraknąć na moim vlogu podczas tego odcinka wzmianki o tym białym pałacu, który widzicie tuż za moimi plecami, oczywiście z białego marmuru, jest to nic innego jak Palazzo Nuovo. Zasłynął ten budynek chociażby z tego, że w 1768 roku nie kto inny, tylko kardynał Furiati, swoją drogą ciekawe, czy naprawdę był z niego taki duży furiat, przekazał cały swój księgozbiór, czyli jakieś 1300 książek, właśnie tutaj, do tego miejsca, z prośbą, żeby utworzono bibliotekę, archiwum, pod warunkiem, że książki, że księgozbiór zostanie udostępniony mieszkańcom Bergamo i okolicznych wsi. Oczywiście miasto się zgodziło i od tamtego czasu w tym właśnie miejscu jest tutaj przechowywane wiele dzieł z różnych epok i można by powiedzieć, że to właśnie ten pałac, Palazzo Nuovo, jest jednym z najbardziej cenionych zabytków pod kątem właśnie bogatego wnętrza, pod kątem bogatej zawartości księgozbioru. Myślę, że to jest bodajże drugi albo trzeci pod kątem ważności historycznej i ważności tego, co się w tym budynku znajduje zaraz po Muzeum Watykańskim. Powiem wam, że bardzo lubię tego typu miejscówki. To jest właśnie twierdza La Rocca. To miejsce jest przepiękne, rozpościera się po prostu niesamowity widok z tego miejsca, który zaraz również zobaczycie. Ale po prostu nie jest dobrze oznakowany, więc turyści no, nie wiedzą do końca, jak tutaj trafić. We'll be right back.
coś pięknego, te cyklady, muszę wam powiedzieć. Dopiero teraz nagrywam, bo przez ostatnie 2 czy 3 godziny nie byłem w stanie tego robić. Upał mnie pokonał. Jakby, wiecie, jeżeli temperatura jest jeszcze w miarę do ogarnięcia, tak w okolicach 30 stopni, spoko, nie ma problemu. Ale jak zaczyna przeważać 30 stopni, zaczyna sięgać pod 40, no to wtedy już te wszystkie moje podzespoły zaczynają przestać działać i wtedy już nawet nie mam przyjemności ze zwiedzania, tylko bardziej się męczę, ale spoko. Daliśmy radę, przeczekaliśmy największy upał, wypiliśmy sobie taki mały aperitif, coś lekkiego na natrawienie, żeby tutaj sobie też się jakoś tak schłodzić, wiecie, typowo po włosku. A w tym momencie właśnie dotarliśmy na najpiękniejszy punkt widokowy właśnie w Bergamo, czyli San Virgilio. Ja cały czas mam nadzieję, że będzie tutaj cokolwiek słychać, że mnie te cyklady nie zagłuszają. Dzisiejszy dzień taki, wiecie, no tak naprawdę przyleciałem dzisiaj rano i ten pierwszy dzień zawsze taki aklimatyzacyjny, zwłaszcza jak jest taka pogoda, też trzeba sobie po prostu spędzić na filaksie. To nie jest tak, że po prostu na każdym kroku i na każdym momencie biorę kamerę i nagrywam, staram się i tak coś tam zawsze wam nagrać, żeby niczego nie przeoczyć. Tutaj może o zmienie sobie tutaj widok w tle, żebyście też coś fajnego zobaczyli, a nie żebym tylko ja tutaj samolubnie patrzył na widok gór. Jeszcze taką ciekawostką, jeżeli właśnie chodzi o Bergamo, jest fakt, że tutaj właśnie w tym mieście znajdowała się największa na północy Włoch, największy trybunał inkwizycyjny. Zarządzali nim Dominikanie i tutaj właśnie znajdował się największy w północnej części Włoch sąd inkwizycyjny, więc jeżeli tylko ktoś był podejrzany o uprawianie czarnej magii, ktoś się tutaj parał czarną magią, ktoś był czarownicą, czarodziejem, to właśnie tutaj Harry Potter i jemu podobni trafiali po prostu pod sąd i kończyli najczęściej na stosie. Dlatego jeżeli wciąż jeszcze zastanawiacie się, czy warto przyjechać do Włoch, albo myślicie, co mogłoby być taką motywacją, która mogłaby was skłonić, żeby tutaj przyjechać, to powiem tylko tyle. Jeżeli w waszej okolicy giną nietoperze, albo podejrzewacie sąsiada, który właśnie kupił nowego Opla, skąd może mieć pieniądze i podejrzewacie, że te pieniądze zdobył dzięki kamieniu filozoficznemu i dzięki paraniu się czarną magią, to Bergamo to jest najlepsze miejsce, do którego możecie się udać, żeby się tego problemu pozbyć. Przyjeżdżacie tutaj, pytacie o wielkiego inkwizytora. Nie mam pojęcia, kto tym wielkim inkwizytorem w tym momencie jest, ale myślę, że jak dobrze popytacie, to na pewno znajdziecie. I problem rozwiązany. Dzień powoli kończy się, znaczy dzień powoli zmierza ku końcowi. Wracamy właśnie do Bergamo, bo jak się okazuje, ta dzielnica właśnie, w której tutaj jesteśmy, to ona już częścią Bergamo nie jest. Znaczy administracyjnie kiedyś była, później to zostało zmienione i teraz z powrotem nie jest. Dzień był tak intensywny, że w tym momencie jedyne, o czym marzę, to tak naprawdę dobry, zimny prysznic, wino, najlepiej białe, półsłodkie i jakieś przekąski, może ewentualnie jeszcze śpiulkolot. Oczywiście kolejność tutaj jakby nie ma większego znaczenia, może być równie dobrze wszystko naraz. Jutro działamy od samego rana, to zresztą zobaczycie już za chwilę w kontynuacji tego vloga. Filmowanie dzisiejsze też już powoli kończę i też nie będę ukrywał, że, co zresztą sami zobaczycie, nie nagrywałem jakoś przesadnie dużo. Taki dzień wyjazdowy, żeby też zobaczyć, pochłonąć coś własnymi oczyma, też jest ważne, odpocząć, wychillować, bo w końcu jakby nie patrzeć, oczywiście tutaj poza vlogiem i odwiedzinami, to również przyjechałem na własne wakacje. Także ruszamy dalej szlakiem. Cieszę się bardzo, że słońce już trochę zelżało, temperatura już się uspokoiła, chociaż wciąż jest wysoko, prawie 30 stopni, ale już przynajmniej jest czym oddychać.